Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was dzisiaj bardzo gorąco, bardzo wiosennie. Dlaczego spotykamy się dzisiaj w takiej pięknej scenerii, kiedy przed nami widok kwitnących kwiatów na drzewach? Czy wiecie dlaczego? Dlatego, że mamy powitanie wiosny. Rozpoczęła się ta piękna i długo oczekiwana pora roku. Dlaczego jest tak bardzo oczekiwana? Dlaczego wszyscy tak bardzo za nią tęsknimy? Myślę, że powodów jest wiele. Tak naprawdę zima, która przynosi ze sobą śnieg, dla dzieci jest lubianą porą roku. Dlaczego? Bo dzieci uwielbiają sporty zimowe, zjazdy na sankach, nartach, jazdę na łyżwach, czy po prostu robienie zwykłych aniołków na śniegu albo lepienie bałwana. No, jeśli chodzi o dorosłych, to niekoniecznie ta zima jest ulubioną porą roku, dlatego że rano trzeba wstać zdecydowanie wcześniej, żeby zdążyć do pracy, bo drogi śliskie, chodniki oblodzone, trzeba czasami wyskrobać lód na szybach samochodów i w ogóle wszystko jakoś tak ciężko idzie. Dorośli są zmęczeni, zestresowani i dlatego ta zima jest dla nich naprawdę trudną porą roku. Zwierzęta też nie lubią tej pory, dlatego że zima przynosi dla nich cierpienie, smutek i bardzo często głód. No i niestety trzeba powiedzieć sobie szczerze, bardzo często dla zwierząt kończy się to tragicznie. Kończy się zima śmiercią. Kochani, przed nami cudowny wiosenny widok. Rozpoczyna się wiosna, więc cieszmy się i świętujmy, ponieważ przed nami cudowne wiosenne widoki. Jeszcze tylko kilka dni, no może kilkanaście. Miejmy nadzieję, że zima już nie wróci, że będziemy mogli cieszyć się z nadejścia wiosny. Kochani, kiedy ta wiosna przychodzi? Przyjmuje się, że datą pierwszego dnia wiosny jest dzień 21 marca. Przed nami plansza, która pokazuje naszą kulę ziemską i oczywiście piękne słońce, które oświetla naszą planetę. Wyobraźcie sobie, że Słońce, które wiadomo, ono nie krąży, to Ziemia krąży wokół Słońca. A co za tym idzie, kiedy Ziemia wykonuje ruch obiegowy dookoła Słońca, czyli obiega Słońce dookoła, zmieniają się pory roku. I warto wiedzieć, że teraz dla naszej półkuli północnej, pokazuję Wam tutaj, to jest nasza półkula północna, dla naszej półkuli północnej to Słońce będzie świeciło zdecydowanie mocniej, co będzie skutkowało oczywiście tym, że będzie wszystko kwitło, wszystko będzie pięknie się rozwijało. Co trzeba jeszcze wiedzieć? Trzeba wiedzieć, że na przełomie właśnie 20 i 21 marca przypada równonoc wiosenna lub inaczej równonoc marcowa. Co to oznacza? Że zrównuje się dzień z nocą. Pamiętacie zapewne, że doba trwa 24 godziny. Jeżeli podzielimy ją równo na połowy, to przypada 12 na 12, czyli wynika z tego, że dzień ma 12 godzin i noc ma 12 godzin. Na tym polega równonoc. Ale w ciągu całego roku ta równonoc występuje tylko dwa razy. Natomiast tak normalnie to albo dzień jest dłuższy, a noc krótsza, albo odwrotnie. Teraz, kiedy nastąpiła równonoc marcowa, wiosenna, dnia zacznie przybywać, a noc zacznie się kurczyć, zacznie jej ubywać, będzie jej coraz mniej. Będziemy to obserwować, a właściwie już obserwujemy to zjawisko. No bo kiedy popatrzymy za okno o godzinie 17 na przykład, czyli o 5 po południu, dostrzegamy już, że jest jasno. Tymczasem w grudniu o godzinie 17 mogliśmy powiedzieć, że już jest noc. Było tak niesamowicie ciemno. Teraz jest jasno. Możemy jeszcze bawić się na podwórku. A więc, moi drodzy, właśnie o tym świadczy, że przybywa nam dnia. A co się dzieje tymczasem na półkuli południowej? No, nasi południowi, można by powiedzieć sąsiedzi, na półkuli południowej mieszkający, u nich przypada ta równonoc z 22 na 23 września. I dopiero wtedy mieszkańcy półkuli południowej
powitają wiosnę. Czyli oni teraz nie mają wiosny, prawda? Oni będą na nią jeszcze przez kilka miesięcy czekać. Tradycje pierwszego dnia wiosny. Tak, moi drodzy, bo z tym nadejściem wiosny, z tą ogromną radością, którą tryskamy, która wypływa z naszego serca, związane są tradycje. Tradycje początku wiosny. Popatrzmy sobie, czy znacie taką kukłę, wykonana ze słomy, ozdobiona bibułą, czasem pięknymi nawet sukienkami, chustka często na głowie, korale na szyi niejednokrotnie. Kim jest ta piękna dama? To, moi drodzy, Marzanna, kiedyś nazywana Moreną albo Morą. No, tutaj już brzmi trochę groźnie, Mora. Słuchajcie, czym ona jest? Marzanna jest symbolem odchodzącej zimy. Z tego wynika, że nie jest to miła postać, bo przecież ta zima sroga, mroźna, która była utrapieniem dla ludzi i zwierząt, nie trudno się domyślić, że wszyscy mamy jej dosyć i chcemy się jej pozbyć. No tak jak powiedziałam, Marzanna wykonana była ze słomy, ubierana w różne piękne stroje, niekoniecznie tutaj bibułkowe, to mogły być naprawdę prawdziwe stroje. I taka przystrojona dama była niesiona przez całą wieś. A co się później z nią działo? Kiedy przemaszerowano z nią w takim orszaku, w takim pochodzie przez całą wieś, należało się jej pozbyć. Sposobem, w jaki pozbywano się tej Marzanny, było topienie lub palenie jej. Oczywiście towarzyszyły temu śpiewy, tańce, okrzyki, bardzo często taki popularny okrzyk: żegnaj zimo, witaj wiosno. Tak często dzieci krzyczą, kiedy żegnają zimę. Chłopcy dawno, dawno temu, w okresie, kiedy właśnie było, w tym momencie, kiedy było palenie czy topienie Marzanny, popisywali się swoimi umiejętnościami. Była to na przykład umiejętność strzelania z bata. Tymczasem dziewczęta pokazywały, jak potrafią pięknie grać na instrumentach. Musiało być wtedy bardzo głośno i hałaśliwie. Dlaczego? Dlatego, że ten hałas, ten gwar, który towarzyszył topieniu lub paleniu Marzanny, miał odstraszyć złą zimę oraz duchy, które jej towarzyszyły. Słuchajcie, ta tradycja topienia, palenia Marzanny przetrwała do dnia dzisiejszego. W niektórych regionach Polski jest ona nadal pielęgnowana i nadal możemy zobaczyć taką piękną kukłę i dzieci szczególnie maszerujące przez wiele miejscowości. A co się działo potem? Kiedy Marzanna spłonęła lub została utopiona, wtedy do akcji wkraczał gaik, nazywany młodym latkiem albo chojną. Popatrzmy na zdjęcie. Przed nami młode drzewko, taka młoda choineczka, przyozdobiona, zobaczmy czym, wstążeczki, kolorowe kwiaty, jakieś drobne kokardki, elementy kolorowe, w każdym razie bardzo kolorowe. I z takim właśnie gaikiem dzieci, młodzież wracała do swoich domów, do swojej szkoły, bo to w niektórych regionach Polski, tak jak powiedziałam, nadal jest pielęgnowana tradycja. Oczywiście ten gaik, symbol wiosny, powinno się z nim odwiedzić jak najwięcej regionów, czyli rejonów swojej okolicy, czyli powinno się iść wszystkimi ulicami najlepiej swojej miejscowości, żeby obwieścić hałaśliwie i głośno, donośnym głosem obwieścić, że nadeszła wiosna. Właśnie ten gaik później był stawiany gdzieś w jakimś, na przykład często w klasach, jeżeli chodzicie z gaikiem, był stawiany jako symbol wiosny w klasie i można było pamiętać przez długi czas, że to już wiosna. Na przykład na Podlasiu zwyczaj chodzenia z gaikiem nazywany jest do dnia dzisiejszego chodzeniem z królową. No i tak jak powiedziałam, w niektórych regionach Polski ten piękny zwyczaj jest pielęgnowany do dzisiaj. Czy jeszcze jakieś tradycje towarzyszą nadejściu wiosny? Inne tradycje wiosenne. Nie uwierzycie, ale moi drodzy, wiosenne porządki. W wielu waszych domach, a może we wszystkich waszych domach, teraz odbywają się te wiosenne porządki. I to nie znaczy wcale, że to chodzi tylko o sprzątanie w szafach, w których gościły do tej pory
ubrania zimowe, kurtki, szaliki, czapki, rękawiczki. Przerzucamy je teraz gdzieś na wyższe półki. Nie musimy do nich sięgać codziennie. Aczkolwiek jeszcze tak zupełnie nie róbcie tego, bo nie wiemy, czy ta zima do nas nie wróci. No ale już powoli możemy się do tego przygotowywać. Natomiast zaczynają królować ubrania takie bardziej lekkie, zwiewne, wiosenne. Ale porządki wiosenne to nie tylko porządki w szafach. To wszystkie generalne porządki w każdym miejscu w domu. Wymiatanie pajęczyn jakichś, jeżeli gdzieś tam się znalazły. Sprzątanie generalnie, takie ogólne i bardzo dokładne. Mycie okien, zmiana firanek, zmiana pościeli. Kiedyś, dawno temu, bardzo przywiązywano wagę właśnie do tych wiosennych porządków. Dlaczego to robiono? Wiadomo, żeby było czysto, ale to jeszcze miało inne znaczenie. Te wiosenne porządki miały jeszcze takie znaczenie, że posprzątany dom to dom wolny od złych duchów. Tak wierzono. Dlatego te wiosenne porządki, wymiatanie każdego kąta, powodowały, że było czysto, przyjemnie i bezpiecznie, bo żaden zły duszek się nie zakradł do takiego domu. Dzisiaj te wiosenne porządki oczywiście trwają w naszych domach. Związane są również z nadejściem i zbliżaniem się świąt wielkanocnych, o których również będziemy sobie rozmawiać przy okazji innego naszego spotkania. Słuchajcie, inne tradycje wiosenne może nie znacie. Jest jeszcze taka tradycja, właściwie już nie jest, a była. To jest tradycja maslanicy. Maslanica, zaraz się przekonacie, że wcale to nie jest taka nieznana gra, zabawa. Następowała to, właściwie można nazwać, że to jest to zabawa. Była zabawą, która następowała po topieniu marzanny, po chodzeniu z gaikiem. Polegała ona na malowaniu jajek, symbolu radości i wracającej energii. Jajka miały zapewnić urodzaj, szczęście i powodzenie. Domy w tym okresie tej maslanicy przyozdabiano ziołami, one musiały pachnieć, te domy. I wyobraźcie sobie, że na skraju wioski albo gdzieś na jakichś wzgórzach przygotowywano uczty. W takich ucztach brali udział wszyscy mieszkańcy danej miejscowości, danej wioski. Wszyscy. A potrawy były przygotowywane jeszcze z zapasów tych, które były przygotowywane przed zimą, czyli wyciągano wszystko to, co jeszcze zostało, te resztki, które zostały w spiżarni i z nich przygotowywano wspaniałości, pyszności. Oczywiście każdy uczestnik takiej biesiady otrzymywał malowane jajko, które miało symbolizować dla niego dobrobyt, że będzie mu się szczęściło. No i oczywiście tym ucztom, tym biesiadom towarzyszyły zabawy sportowe. Czyli na tym polegała maslanica. To malowanie jajek na pewno kojarzy Wam się z Wielkanocą, ale zobaczcie, to jest bardzo stara tradycja, a jednak coś przetrwało do naszych czasów, ale to już nie nazywa się maslanica, tylko oczywiście malowanie jajek, pisanek, kraszanek przed Wielkanocą. Kolejną tradycją, której też już dzisiaj nie ma, nie pielęgnujemy, to była radonica, nazywana inaczej wiosennymi dziadami. Cóż to była ta radonica? Radonica był to zwyczaj obmywania się w rzekach, takich jeszcze lodowatych, bo przecież nie można powiedzieć, że to już wiosna, prawda? Obmywanie się w rzekach, a potem okładania się, czyli bicia się, takimi witkami, które pochodziły z krzewów, z drzewek, które zaczynały kwitnąć. Wierzono, był to taki obrzęd oczyszczania, wierzono, że jeżeli ktoś będzie się takimi witkami okładać, to oczyści swój organizm i wkroczy w tę nową porę roku, czyli w tę wiosnę, już oczyszczony ze wszystkich jakichś złych uczynków, stanie się dobrym, a na pewno lepszym człowiekiem, może nie zupełnie dobrym, ale na pewno lepszym człowiekiem. Czyli, kochani, jak widzicie, tradycje, wiele z tych tradycji przetrwało, prawda, do dnia dzisiejszego, może nie we wszystkich regionach Polski, ale w wielu z nich tak. Ciekawe, czy na świecie też świętuje się pierwszy dzień wiosny, jak myślicie, czy to jest tylko tradycja w Polsce? Chcę Wam powiedzieć, że właściwie tradycja na całym świecie. I za chwilę przeniesiemy się do różnych krajów. Jesteśmy w Szwajcarii. W Szwajcarii tradycja, która nazywa się palenie bałwana.
Tutaj pierwszy dzień wiosny w Szwajcarii właśnie przypada zwykle w trzeci poniedziałek kwietnia. Jest to dość późno, prawda, jak na rozpoczęcie wiosny. Tego dnia odbywają się pochody i te pochody są w dawnych historycznych strojach. To jest bardzo ważne. Towarzyszy tym obchodom i pochodom muzyka. I wyobraźcie sobie, że wtedy pali się ogromną kukłę bałwana. I jeszcze ciekawostka, bałwan, który pali się, my tutaj widzimy na naszej ilustracji uśmiechniętego bałwana, bo to przecież tylko symbol, nikomu krzywda się przy tym nie dzieje. Zależy wszystko od tego, jak ten bałwan będzie się palić. Jeżeli płomienie będą szybkie, gwałtowne i szybko dosięgną kapelusza czy głowy bałwana, będzie to oznaczało dla mieszkańców Szwajcarii, że będzie dla nich wspaniałe lato. I to jest właśnie ta ciekawostka, moi drodzy, że wszyscy z niecierpliwością czekają na to palenie bałwana i obserwują palącego się bałwana, jak te płomienie idą szybko w górę. Jeśli idą szybko, gwałtownie, to można powiedzieć, że lato czeka wspaniałe. A przecież każdy kocha lato. Muszę Wam powiedzieć, że żeby ta uroczystość była bardzo huczna, to czasami bałwana w środku wypełnia się materiałami wybuchowymi, wyobraźcie sobie. I podczas tego palenia następują wybuchy, wystrzały, mnóstwo huku, hałasu, ale Szwajcarzy to uwielbiają. Im się to bardzo, ale to bardzo podoba. Przejdźmy do kolejnego kraju. Jesteśmy w Bułgarii. W Bułgarii jest zwyczaj, który nazywa się Martenica. Mam nadzieję, że dobrze czytam nazwę tej tradycji. Martenica obchodzi się 1 marca. Powiem Wam dlaczego, czyli bardzo wcześnie z kolei, prawda? U nas 21 marca, a w Bułgarii 1 marca. Wyjaśniam dlaczego. Dlaczego tak się dzieje? Bo Bułgarzy, moi drodzy, wierzą, że miesiąc marzec, nazwa marzec, to imię pewnej złośliwej staruszki, która nazywana jest babcią Martą. Ta babcia Marta to bardzo złośliwa osóbka. Cechuje ją zmienność nastrojów, a ta zmienność nastrojów przekłada się na dziwną pogodę marcową. Słuchajcie, przyznacie, w marcu jak w garncu. Trochę zimy, trochę lata. Tu słońce, za chwilę śnieg, a nawet burza z deszczem, gdzieś tam grad. I co chwilę ta pogoda nie jest taka stabilna, ona co chwilę się zmienia. I dlatego Bułgarzy wierzą, że można temu zapobiec, tym dziwnym zmianom pogodowym. Wtedy, żeby tego uniknąć, wręczają sobie takie oto gałganki z włóczki. One się nazywają właśnie martenice. Te gałganki są nie tylko wręczane jako upominki, prezenty, które odstraszają jak gdyby te złe wahania nastrojów i pogody, ale również wieszane na drzewkach, w oknach domów, generalnie przyozdabiano nimi domy, po to, żeby uchronić właśnie przed takimi złymi zmianami nastrojów i złymi zmianami pogody. Bardzo ważne, że te gałganki powinny być białe i czerwone. Taka jest tradycja w Bułgarii, czyli białe i czerwone. Natomiast słuchajcie, Rumuni, oni zamiast gałganków wręczają sobie wełniane kokardki, czyli w sumie też bardzo podobnie, tyle że kokardki są z wełny, też kolorowe, takie bardzo ładne. I to też takie drobne upominki, które świadczą o sympatii, o życzliwości i o tym, że dobrze sobie życzymy. A przecież o to chodzi. Kochani, Hiszpania. Święto ognia. Bardzo spektakularne, niesamowite. Na czym ono polega? Już Wam wyjaśniam. Moi drodzy, obchodzi się je w ogóle przez kilka dni, od 15 do 19 marca, czyli taka impreza kilkudniowa. I dlaczego akurat w tym czasie? To jest ciekawostka. Ponieważ, po pierwsze, dlaczego w tym czasie? Zbliża się równonoc wiosenna, a po niej dnia zacznie przybywać. O tym mówiliśmy na wstępie. Ten dzień będzie dłuższy i będzie więcej słońca, a co za tym idzie, będzie więcej czasu na pracę. Tak sobie tłumaczą to Hiszpanie. Bardzo ważne jest też, że ten okres bardzo ważny jest dla stolarzy. Dlaczego akurat? Ponieważ 19 marca jest obchodzony dzień patrona stolarzy,
Dzień Świętego Józefa. I dlatego w tym okresie wita się wiosnę, bo ta równonoc, później przybywanie tego dnia, robienie się tego dnia coraz dłuższym i właśnie to powoduje, że wiadomo, jeżeli stolarze coś robią, oni chcą, żeby to drewno dobrze wyschło, więc oni potrzebują dużo słońca. Dlatego w tym okresie tak to wygląda. Jak wyglądają tradycje święta ognia? Przede wszystkim, taka ciekawostka, tutaj widzimy zdjęcie właśnie z obchodów Święta Ognia w Hiszpanii. Na terenie miasta rozstawia się, uwaga, około 700, nie 7, nie 70, a 700 wielkich kukieł. Ustawia się ogromne kukły. Te kukły przedstawiają różne sceny, tak zwane ninoty, one się tak nazywają. No ja na przykład widziałam, słuchajcie, z bohaterów filmu Ghostbusters. I tam były takie postaci właśnie. Też tych kukieł jest całe mnóstwo. Całe miasto jest właściwie usiane takimi wielkimi kukłami. I wyobraźcie sobie, że podczas kilkudniowej uroczystości te figury są podziwiane, turyści, wszyscy oglądają, podziwiają, a ostatniego dnia te figury, te kukły są palone. Szkoda, prawda? Takie piękne kukły niestety są palone, ale uwaga, zostaje tylko jedna. Ta, która została uznana za najładniejszą i ta najpiękniejsza kukła trafia do muzeum. A co tam się z nią dzieje? Oczywiście jest przez wiele lat podziwiana i ona stoi obok innych kukieł, które wygrały w ubiegłym roku, dwa lata temu i tak dalej, i tak dalej. Czyli tych kukieł jest coraz więcej i z roku na rok ich przybywa. A więc jedna z tych 700 zostaje. Kto umie szybciutko policzyć, jeżeli by było ich, bo tam jest około 700, gdyby było ich dokładnie 701 zostaje, to ile spłonęło? 699 kukieł. Przechodzimy do Bośni. Nie wiem, czy jesteście głodni. Pewnie myślicie, że ja się pomyliłam, bo tutaj na zdjęciu jest jajecznica. Nie, kochani, nie pomyliłam się, ponieważ w Bośni pierwszy dzień wiosny odbywa się festiwal jajecznicy. Bardzo ciekawa sprawa. Słuchajcie, dlaczego ta jajecznica? Proste wyjaśnienie. Jajko, symbol życia. Wiosna to okres, kiedy wszystko, rośliny, zwierzęta budzą się do życia. Nawet my ludzie zaczynamy jak gdyby odżywać po długiej zimie. No i słuchajcie, co się dzieje? Czemu ta jajecznica? Wyobraźcie sobie, że podczas festiwalu, który nazywa się Cimburiada, jajka są smażone na ogromnych patelniach na ulicach miast. Wszędzie, gdzie byście nie poszli, na ulicy stoją wielkie patelnie, a na nich smażą się jajka, jajecznice. To oczywiście towarzyszą temu tańce, śpiewy, nawet kąpiel w lodowatej wodzie. Nikt nie patrzy na to, że jeszcze dookoła czasem śnieg leży, jest zimno, czasem nawet mróz jeszcze, nie szkodzi. Mieszkańcy Bośni kąpią się w zimowej rzece, pokazując swoją radość, że wreszcie nadeszła upragniona wiosna. No i oczywiście przy okazji zajadają się przepyszną jajecznicą. A teraz, kochani, kilka takich symboli, ponieważ nie mamy na to czasu, musielibyśmy, nie wiadomo jaka długa by musiała być ta nasza lekcja dzisiejsza, żebyśmy mogli wszystkie tradycje z całego świata zebrać. Dlatego postarałam się zebrać te najciekawsze, żeby Wam je tutaj przedstawić. Pokażę Wam teraz tutaj kilka symboli, takich elementów związanych z pewnymi krajami. Zaczniemy od Meksyku. Meksyk. Przed Wami piramida. Ta piramida nazywa się Kukulkana. To jest taka niesamowita, niezwykła piramida, która została zaprojektowana bardzo, bardzo dawno temu, za czasów Majów. Te dzieci, które uczą się historii, wiedzą, kim byli Majowie. To bardzo, bardzo rozwinięci ludzie, którzy potrafili bardzo wiele wspaniałych rzeczy stworzyć i wymyślić. Cywilizacja niesamowita. Za czasów Majów właśnie powstała ta piramida Kukulkana, i ona została zaprojektowana po to, by przeprowadzać obserwacje astrologiczne. Czyli powstała tak dawno, a już wtedy myślano o tym, żeby obserwować niebo, gwiazdy, pogodę, wszystko. I co ciekawe, moi drodzy, ta piramida została tak zaprojektowana,
by w dzień równonocy wiosennej, czyli tej marcowej, na piramidzie pojawił się cień na schodach. No właśnie, ciekawe. Cień na schodach. Cień przypominał węża, był to wąż pierzasty, który wił się po stopniach. Ciekawa sprawa. Taki pierzasty wąż uznawany był za boga natury. Bardzo ciekawa i niezwykła sprawa. Kolejnym krajem to są Indie. Co możemy o Indiach powiedzieć? Święto kolorów. Tutaj są takie kolorowe plamy. Moi drodzy, tak, bo w Indiach obchodzony jest pierwszy dzień wiosny, obchodzi się święto kolorów, nazywane Holi. Rozpoczyna się to święto wielkim, ale naprawdę ogromnym ogniskiem. W czasie, kiedy to ognisko płonie, wszyscy śpiewają, tańczą, a następnego dnia, ciekawostka, ludzie zaczynają się bawić, ale bawią się trochę inny sposób. Ich zabawa polega na tym, że obrzucają się nawzajem kolorowym proszkiem. Ten proszek w kolorach tęczy, wszystkie kolory po prostu rzucają na siebie i cali obsypani tymi kolorowymi proszkami, oni sami stają się kolorowi. Widok jest niesamowity, czyli tak obchodzi się pierwszy dzień wiosny, święto nazywane Holi. A teraz przenieśmy się do Tajlandii. W Tajlandii obchodzi się święto, tak zwany Songkran. Jest to tradycja, która związana jest z dniami od 13 do 15 kwietnia, czyli troszeczkę później niż u nas. Mieszkańcy są zgromadzeni na placu miasta, zaczynają obchody od modlitwy, później rozdają jałmużnę, czyli dzielą się z biedniejszymi tym, co mają, a następnie, moi drodzy, robią takie bardzo fajne rzeczy, mianowicie z klatek wypuszczają ptaki, dają im wolność i wrzucają do jezior, rzek, ryby. Też dają im wolność, zwracają im wolność, w ten sposób pokazują, że cieszą się z nadejścia wiosny. A potem, mamy tutaj wiaderko z wodą, a potem dzieje się coś, co przypomina nasz świąteczny śmigus dyngus. Mianowicie, Tajlandczycy oblewają się wodą. Żeby to tylko było oblewanie. Kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, to było takie delikatne, po prostu spryskiwanie, można powiedzieć, się wodą. Dzisiaj to są prawdziwe wodne bitwy. Po prostu oni tak się oblewają tą wodą, że zabawie nie ma końca. Cali, mokrzy, dopiero wtedy idą do swoich domów. Po prostu, dopóki ktoś nie jest całkiem mokry, to bawi się tak długo, aż jego ubranie będzie przesiąknięte wodą, będzie ociekać wodą, wtedy uznaje, że zabawa jest udana. A więc taki tajlandzki śmigus dyngus. W Chinach, moi drodzy, też jest ciekawa tradycja. W pierwszy dzień wiosny ustawia się jajko. Jest to taka gra, ustawianie jajka. Na czym ona polega? Ktoś powie, no co to za zabawa, co to za gra? Przecież u nas też bawimy się na przykład Wielkanoc, uderzamy jajko o jajko, jeżeli któreś pęknie, to ten przegrywa. Znamy różne zabawy, w których jajko bierze udział. Chińczycy wierzą, że pierwszy dzień wiosny, tylko jeden dzień w roku, można ustawić jajko tak jak tutaj na ilustracji, ale bez podparcia i że to jajko się nie przewróci. Musi być jajko ustawione pionowo i musi samo stać. No właśnie, ponieważ, no nie wiem, czy komukolwiek taka sztuka magiczna się uda, ale Chińczycy bawią się tak długo i potrafią wiele godzin spędzić na ustawieniu tego jajka, żeby dopiec swe i doprowadzić do tego, żeby to jajko stanęło. Nie wiem, czy im się to w końcu udaje, nie jestem pewna, ja raczej w to wątpię, ale Chińczycy uparcie twierdzą, że w pierwszy dzień wiosny taka magiczna sztuczka jest możliwa. No i kochani, jeszcze jeden kraj, który chciałabym Wam tutaj przybliżyć, to jest Japonia. Jak popatrzycie dobrze, widzimy tutaj gałązkę kwitnącej wiśni. Generalnie Japonia słynie właśnie, jest to kraj kwitnącej wiśni, nawet się tak ją nazywa. Ten początek wiosny, trudno powiedzieć, że jakaś określona data, dlatego że wszystko jest uzależnione od momentu zakwitnięcia pierwszych kwiatów wiśni. To się nazywa sakura. I ten
moment jest długo wyczekiwany, nawet wyobraźcie sobie, że w telewizji prognoza pogody jest uzależniona od tego właśnie, kiedy zakwitnie ta gałązka wiśni. Więc jest nawet ta prognoza pogody przekazywana Japończykom, że to już albo jeszcze, albo już niebawem. Także Japończycy stale kontrolują, kiedy ten moment nadejdzie. No i słuchajcie, i ten moment niestety jest bardzo różny, to wszystko zależy od pogody, czy jest ciepło, czy jest chłodno. Ale kiedy już zakwitnie ta wiśnia, wtedy Japończycy podziwiają kwiaty, udają się do ogrodów, do parków, podziwiają. Te kwiaty wiśni przecudownie pachną. Oni się zachwycają tymi zapachami i właśnie wśród tych kwitnących drzew urządzają sobie pikniki, imprezy różnego rodzaju. Szykują wtedy też świąteczne potrawy, przygotowują na przykład specjalne kulki ryżowe, które nazywają się dango i tymi kulkami ryżowymi się zajadają. Czyli po prostu świątecznie i bardzo, bardzo sympatycznie, wesoło i miło wtedy jest. No i jeszcze takie trzy kraje, nie wiedziałam i nie umiałam się zdecydować, co wybrać. Wobec tego wybrałam trzy kraje. Australia, oczywiście tam wiosna nie zaczyna się tak jak u nas, bo jest to półkula południowa, ale nieważne, my mówimy o pierwszym dniu wiosny, ale wy już wiecie, że w niektórych regionach jest on tak jak u nas, a w niektórych regionach dopiero we wrześniu. Australia, tam odbywają się pierwszy dzień wiosny pokazy ponad miliona kwitnących kwiatów. Możecie sobie wyobrazić, ile to jest milion kwitnących kwiatów. To jest dywan, po prostu dywan kwitnących kwiatów. Odbywają się festiwale kolorów, ogrodnictwa. Jest sympatycznie kolorowo, im bardziej kolorowo, tym lepiej. Natomiast Rosjanie obchodzą wtedy święto naleśnika, czyli domyślamy się, że pieką naleśniki wtedy, na pewno bardzo smakowite. A w Kanadzie odbywa się festiwal tulipanów. Moi drodzy, bardzo kolorowo, bardzo sympatycznie. Jak widzimy, wiosna to upragniona pora roku. Wszyscy, ale to wszyscy na nią czekamy. Nie, no, nie możemy powiedzieć, że zima jest zła, że tak do końca nam tutaj dała się we znaki. Nie, zima jak to zima. Musi być sroga, musi być groźna, musi być śnieżna. Musi przynieść, wiadomo nam, możliwość zabawy na śniegu, bo nie byłaby zimą, więc nie narzekajmy na nią, zwłaszcza, że za kilka miesięcy ona znowu do nas przyjdzie. Kochani, ale teraz cieszmy się nadchodzącą wiosną. Cieszę się, że byliście dzisiaj tutaj razem ze mną. Mam nadzieję, że każdy kolejny dzień przyniesie Wam dużo słońca, dużo radości, zabaw na świeżym powietrzu i że spotkamy się tutaj znowu. A ja Was zachęcam do pisania komentarzy pod filmem w zakładce Społeczność. Jeżeli dzisiejszy film podobał Wam się, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Obiecuję, że będzie ciekawie i będzie się dużo działo. Do zobaczenia, kochani. Do usłyszenia. Pa, pa!